część na wierzchni Kuśniewskiej. Wykonana jest dokumentacja na przebudowę ulicy Wieżowej i niewyremontowanego odcinka przy ulicy Rybackiej. Natomiast w tej chwili również, jak Państwo wiedzą, rozpoczęły się prace przy przebudowie i modernizacji ulicy Studziennej, która jest objęta procesem inwestycyjnym. Zacznę od tematu garażowca i powiem tak, że chcę od razu z góry powiedzieć, nic nie jest przesądzone, nic nie jest podjęte. Wybudowanie czegokolwiek musi mieć ze sobą dwie przesłanki, bo my jako samorząd nie skorzystamy z żadnych zewnętrznych pieniędzy na budowę garażowca, bo nikt na to środków unijnych nie ma. Z budżetu mam ważniejsze zadania do realizowania. Jest trzeci wariant, że znajdziemy inwestora, który zainwestuje. Ale jeżeli my sobie coś wymyślimy, co będzie nierealistyczne, to my sobie możemy zapisać, że chcemy to zrobić, tylko nikt tego nie zrealizuje. O czym myślę? Jeżeli ktoś ma wyłożyć jakieś duże środki finansowe na obiekt, gdzie byłyby miejsca postojowe, to nie włoży, żeby do tego dopłacać, albo żeby mu się to nie zwróciło. A dzisiaj na Starym Mieście brakuje bardzo dużo miejsc postojowych i jak tu wszyscy siedzimy, tak jest. Następne tereny powinny zostać przeznaczane do zbycia, do odrestaurowania, do budowy następnych kamienic. I teraz jest pytanie, czy wtedy na będzie przybywało samochodów, czy nie? Odpowiedź jest oczywista, że będzie przybywało samochodów. I teraz głównym problemem jest, co z tym fantem zrobić, bo możemy udawać, że nie ma problemu, postawiać kolejne kamienice i tak naprawdę kompletnie będzie zapchana cała część tego miasta. Trzeba rozpocząć dyskusję i przyjąć jakieś kierunki. Czy idziemy dalej w to, że budujemy po staremu, czyli budujemy kamienice z powiedzmy jakimś tam fragmentem piwnic lepszych czy gorszych i bez miejsc postojowych w tych obiektach. Czy szukamy rozwiązania, bo jeżeli posprzedajemy małe parcele, to nie ma w ogóle o tym mowy. Jeżeli mamy większą parcelę, możemy zacząć dyskusję, jak dla tego kwartału, dla tej części spróbować rozwiązać problem garażowania dla samochodów. Kamienica naprzeciwko naszego domu, która również od 25 lat, z tą kamienicą totalnie się nic nie dzieje. Ona tak jak była 25 lat temu, była rozpoczęta budowa, to jest przy hotelu Vivaldim, zaraz po prawej stronie jest również rozpoczęta budowa, która trwa 25 lat. Nawierzchnia ulicy jest w bardzo złym stanie i chodnik to już są góry i doliny. 20 lat oglądam tą budowę. Wracam do rozpoczętej budowy róg wigilijnej Stary Rynek. Ja rozpoczynałam 20 lat temu budowę na Garbarach. I w umowie miałam, że po 5 latach, jeżeli nie ukończę budowy, zacznie się liczyć kary umowne. Ja się pytam, czy ten, kto jest właścicielem tego rogu, wigilijna Stary Rynek, nie ma kar umownych, nie płaci podatku od nieruchomości, czy już do końca moich dni będę oglądała tą ruinę i szczury, które się tam wylękają obok restauracji czynnej? Jest święte prawo własności. Jeżeli ktoś jest właścicielem gruntu, rozpocznie budowę, nie ma żadnych przepisów i proszę różnych takich informacji nie słuchać, że prezydent wszystko może, bo nie ma takiej możliwości prawnej, żeby kogoś zmusić. Proszę mi powiedzieć jedno. Przychodzi piątek, te Stare Miasto zostaje oblężone przez młodzież i przez tego, bo tu są puby, tu można się wyszaleć. Przychodzi cała nagrana, jak gdyby banda, która się do rana, z piątku na sobotę szaleje. Na tym już nie mówię o policyjnych tam jakichś powiedzmy interwencjach czy innych, ale proszę sobie wyobrazić, gdzie oni, jak oni idą za 5 zł się nachla piwa, gdzie on ma się wysikać? Na okres lata stawiamy, ja nie powiem w tej chwili, bo nie pamiętam ile tych szaletów
dość dojek tego typu do załatwiania. Ci, co są w lokalach, to ja nie słyszałem, żeby restauratorzy zabraniali i nie mieli toalety siebie w lokalu, żeby musieli wychodzić na zewnątrz. A te na okres wakacyjny, które to i dojki ustawiamy, jeżeli ich jest za mało, to zrobimy jeszcze analizę, zweryfikujemy, może dostawimy więcej, jeżeli tak jest. Naszej wspólnoty, jesteśmy tutaj przedstawicielami wspólnoty nr 6 w ulicy Bednarskiej. To jest najbardziej zaniedbana ulica, wydaje mi się, jaka może być na Starym Mieście. Tam, przed kamienicami, przed wejściem do przedproży. Nasze przedproże są, staramy się i całe renowacje, i całe kamienice utrzymać za własne pieniądze, robimy remonty. Natomiast nie możemy sobie nawet poradzić z remontami przedproży, ponieważ nie mamy do tego dojścia. Tam nie wolno parkować samochodów, bo tam nie jest teren do parkowania i żadne służby do urlągu nie zajmują się tym. Ja nie wiem w ogóle, czy zajmują się i jaki jest status dzisiaj Straży Miejskiej, bo Straż Miejska w ogóle u nas nie pracuje na Starym Mieście. Nie widać jej, tak jak jeszcze wiele, wiele lat temu. A jest wolna amerykanka, jeżeli chodzi o parkowanie. Tak jak przed remontem ulic Starego Rynku potrafiono parkować nawet na środku skrzyżowania, dzisiaj jest to samo. Ciężkie autokary przed hotelem Elrond parkują, to już trochę jedna rzecz, to jest właśnie ta regulacja parkowania i ruchu na Starym Mieście, żeby się służby tym zajęły. Proszę o to zwrócić uwagę. Cały czas dyskutujemy o problemie miejsc postojowych i miejsc parkowania i ja uważam, że cały czas ten problem jest i trzeba się zastanowić, jak go rozwiązać. Czy miasto ma jakiś wpływ na to, jak działają restauracje? Ponieważ wizytówka miasta to nie jest tylko to, co jest od frontu, ale również to, co jest od zaplecza. Jest jeden wielki śmietnik. Odbiór odpadów i nieporządek, no to jest sprawa zupełnie inna niż prowadzenie działalności.